Trzeba tu trochę rzutów wykonać. Patrzcie, widzieliście to? Aż się wystraszyłem. Jak się odepniesz, to nie będę zły. Naprawdę. Proszę, udało się. Taki malec, ale jest rybka. O, polercia, widzę, że ma kotwicę moją w tym. Patrzcie, urwało się. Zaraz zobaczę dlaczego. Haha, może od ostatniego zaczepu. Papa, wracaj maluszku. Patrzcie, pokażę wam co się stało. Mam nadzieję, że to będzie widać. Odpięła się kotwica i zawiodło tutaj łączenie tego druta. Wiem, że tu miałem troszkę za grubą tuleję, ale mi się wydaje, że się na ostatnim zaczepie był pokazany na filmie ostatnim zaczep i na tym zaczepie mi się wydaje, że musiało się to poluźnić mimo tego, że sprawdzałem. No dobrze, że udało się wypiąć, że zauważyłem, że szczupak ma to w pysku, bo po prostu wiecie, rzuciłem przynętę na ziemię i szczupaka w rękę i no ale dobrze jest, okej, super. Niestety nie zmontuję tego dzisiaj. Jedyne co będę mógł robić, to kombinować, dołożyć dwie kotwice, bez sensu. Dobra, nic, zmieniam przynętę. Kolejna miejscuwa. Staniemy się na wprost skarpiarza. Parę rzutów tutaj z góry, nie będę tam schodził, już te 2-3 metry. Trudno. I tak piękny rzut, piękny. I mam zaczep. Jeszcze stracę sobie tą przynętę. O, widzę, że to poszło. Poszło i co z tego? Tracę ostatnią przynętę i idę do domu. Kurde, się poładam w ogóle. No i kurde, po przynęcie. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek, wy oglądacie kanał Gruba Łuska i dzisiaj będziemy polować na tracone przynęty. A jak mi się uda i ją odzyskam, to zaraz wam powiem o co chodzi. Tylko moment, bo jest bardzo, ale to bardzo dużo mułu i nie wszystko widzę, bo zamuliłem tu wodę strasznie. Patrzcie. Całą noc na mnie czekał. Na brzeg z nim. Huhu. I po ciebie tu przyszedłem. Patrzcie. Poszedł węzeł. Plecionka. Stalka wytrzymała, mimo tego, że stara. Ale wytrzymała. Jest mój szczupaczek. Woo! Dobra, i to co widzieliście na samym początku,
To był dzień wczorajszy. Dzisiaj po prostu przyszedłem wyciągnąć przylętę, którą wczoraj tutaj straciłem, dlatego wziąłem ze sobą wodery. I udało się, jest. Chyba 15 euro, bo 17 kosztowała, więc tyle jestem, no nie do przodu, ale na pewno nie do tyłu. Udało mi się. Ale jak już tu jestem i mam te wodery, to powiem wam tak. Jest trzcinka. Będę starał się za nią wchodzić i chociaż kilka rzutów z jednej i z drugiej strony porobię. Może coś wpadnie. Chociaż z godzinkę sobie tu posiedzę. Jak nie, to wracam do domu i tyle. No, piękna pogoda. Co prawda nie wieje. Nie jakaś typowo szczupakowa, ale duża mgła. I te ryby, jeżeli będą stać gdzieś przy brzegach, właśnie przy trzcinach, nie powinny mnie na pewno zauważyć. Chyba że usłyszą, jak będę wchodził gdzieś, wiecie, bardzo dużo szumu robił we wodzie. To okej. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, zakładam kamerę na klatę i lecimy. A oczywiście miejscówkę tą, w której wyciągałem przynętę, jak widzieliście, sobie daruję, tak? Bo tam narobiłem hałasu, po dnie szurowałem bardzo mocno tym kijem i tam ryby najprawdopodobniej będą wypłoszone po prostu. Patrzcie tu. Staram się chodzić tędy po trzcinie, bo tu jest tak dużo mułu, że normalnie strach. Mam nadzieję, że uda mi się przejść, wiecie, nie wpadając do wody po pas i nie mogąc wyjść stąd. Mam taką cichą nadzieję na to, bo powiem szczerze, że obawiam się tego zbiornika, bo jest to jeden z najstarszych zbiorników tutaj w okolicach, powiedzmy, Westlandu, tak to nazwijmy. I skoro jest najstarszy, to też będzie najbardziej zamulony. Dlatego chodzę jak najbliżej trzciny. Tam jest system korzeni, który powinien nie pozwalać mi zanurzyć się zbyt głęboko, wpaść w ten muł. Wziąłem sobie takiego krokodylka, bo jest bardzo widoczny. I co prawda ten ogonek jest do szybkiego zwijania, to nie jestem pewien, ale bardzo możliwe, że mam drugi ogonek, więc będę próbował. Najprawdopodobniej na drugi, jak go znajdę w następnym miejscu, do którego wejdę. Co to, ryba? Nie, zaczep. No nie wierzę. Dopiero co odzyskałem jedną przylętę. Jest. To jest mój. Huhu. Właśnie bardzo dużo. Straciłem go. Dobra, i słuchajcie. Trochę sobie poprzeklinałem. Idę po tego krokodyla. Nie wiem, czy go znajdę. Nie widzę go przede wszystkim. Myślałem, że go gdzieś wypatrzę szybko, bo jest pomarańczowy i mocno widoczny. Taki żółty, jaskrawy. A jak na razie czuję tylko coraz twardszy muł, ten rzadszy, znaczy nie twardszy. O, już wiem, o co zaczepiłem tu swojego krokodyla. Jest tu. Nie miałem prawa tego wyciągnąć, ale widzę go. To jest wałek, jak cholera. Nie mam pojęcia, co to jest, co tam może być, ale ktoś to zawiązał do drzewa. Patrzcie, linę. I na tym dziadostwie straciłem swoją przynętę, która dała mi tak dużo ryb, że postaram się to wyciągnąć. Szkoda, że tu samochodem nie mogę przyjechać. Bo możliwe jest, że nie będę miał szans tego wyciągnąć. Już to czuję. No, nie wiadomo, co to jest. Ani jak daleko. Kurwa, jakieś coś wrzuciły do wody, pewnie jakiś obsrany magnes, który się trzyma tego wszystkiego jak jasna cholera. O, na tym są jeszcze żyłki.
nie ma szans tego ruszyć. Ale frajerstwo, no. A i tam jest za głęboko, żeby wejść po niego. Kurde. Dobra, trudno, straciłem tego mojego krokodylka. No niestety, nie wyciągnę tego. Jest to zaczepione o coś, Bóg wie o co. Powiem wam tak, no ale takich lin nie powinni zostawiać w wodzie, no. Ja tego nie obetnę, bo jestem zły i nie mam zamiaru zawsze po kimś sprzątać. Jest to wkurzające, że wszyscy, może nie wszyscy, ale większość ludzi naprawdę w ogóle nie dba o to, żeby do wody nie wrzucać śmieci, żeby nie zostawiać ich na brzegach, bo później wlatują mi tak do tej wody, przecież jak wiatr przyjdzie. Kurde bele, ja pierdzielę normalnie, no. I po przynęcie. Dobrze, że mam dzisiaj stalkę, bo wczoraj nie wziąłem żadnej stalki, wziąłem tylko dwie przynęty. Z jedną się stało to, co widzieliście. Drugą straciłem, której na szczęście ją odzyskałem dzisiaj. No ale tak bywa, no. Tak bywa. Kurde. Dobra. Wziąłem ze sobą dzisiaj więcej przynęt, patrzcie. Takie pudełko sobie wziąłem, jedno. Nie za dużo, żeby mieć lekko na plecach. Wezmę sobie starą stalkę od tego szczupaka, który całą noc leżał i czekał na to, żebym ja go kurczę wyciągnął. Wiem, czego nie wziąłem. Nie wziąłem nożyczek, ale sobie z tym poradzę. Dobra, widzimy się za sekundę. Był szczupak. Złapał za końcówę. Powiem wam tak, totalnie nie mam pojęcia, czy tu wejdę. Nie wiem, co się nagrało, więc powtórzę. Mam małego traucika 15 cm z jakąś chińską kotwicą, która się w ogóle wygina. Więcej takiej nie założę. Będę musiał ją wymienić w domu, przy sobie nie mam. No i było jedno branko na niego. Dlatego postaram się tu wejść, robiąc jak najmniej oczywiście hałasu, chociaż to jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli przede mną stoi jakiś szczupak, to wiem, że na 100% go wypłoszę. Ale wchodzę powoli, przede wszystkim też ostrożnie. Chcę wejść na tyle w te trzciny, by móc wędkę wyprowadzić za nie i rzucać wzdłuż trzcin. Bo te szczupaki tutaj po prostu stoją. Ale widzę, że jest to możliwe. I to nawet w sumie całkiem spoko to wychodzi. Tylko o, trzeba, patrzcie, bo wszędzie te trzciny wchodzą, nie? A jak przynęta spadnie, no to spadnie gdzie? W trzciny. Ale kto wie, może się coś dzisiaj uczepi, bo ten jeden ładnie zaatakował. Bardzo agresywnie. Szybko. Mały był, bo go widziałem, ale był. Chciałbym jeszcze dalej, żeby też w prawo rzucić. Wejść. Nie wiem, czy się da, czy się nie da. Chyba się da. No, on jest tak, czymś takim stoi. Trochę połamie tutaj pierwszych przynajmniej. Te za mną pal 6, pak. I jest. I piękny rzucik. Nie jest łatwo rzucić z tych trzcin, bo wszędzie się przynęta zaczepia. Oczywiście rzuty takie przed siebie też będę wykonywał. Mimo tego, że uważam, że one właśnie w tych trzcinach, bo patrzcie,
jest dosyć głęboko, a jeszcze z nich nie wyszedłem i widzę, że za trzcinami jest tak no 1,20 m, 1,30 m powinno być. Kiedyś na trauta 15 wyciągłem 101, więc można na te mniejsze przynęty też wyciągać piękne szczupaki. No chyba będę tu częściej, powiem wam, bo podoba mi się takie łapanie. Ja kiedyś bardzo dużo brodziłem w Polsce, tutaj w Holandii też troszkę brodziłem, ale dużo mniej razy. No i też brodziłem na takich już powiedzmy wodach morskich, ale nie miałem tam wyników, więc nie pokazywałem tego na filmach. Wychodzimy, idziemy dalej. Wow. Dobra, i przede mną są jakieś gęsi. Mam nadzieję, że nie do wody, nie do wody, nie tutaj. Wypadł, dalej, 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 dalej. Wych. Super. No, widać, że tu ludzie we woderach też chodzą. Są ślady normalnie. Więc ja też będę chodził. O, widzę szaptiza. Ktoś tu stracił. Ciekawe, czy uda mi się wejść po niego. Tam jest szapti. Słuchajcie. Nie wiem, czy mi się uda go wyciągnąć, ale postaram się. A, patrzcie. Tada! Jest i szaptis. Widać, na co ludzie tu łowią. A takie przynęty. Dobra, wyjdę na chwilę na brzeg. Dobra, wiecie dlaczego ja ją znalazłem? Bo straciłem jedną. To jest karma, ale taka dobra karma. Super, cieszę się. Kotwica nawet wygląda porządnie. Bo zbrojka tak, no, nie wiem, kto na taki, na czymś takim robi do zbrojki, no, trzeba będzie ją zmienić. Kotwica na pewno zostanie u mnie do naostrzenia i dam ją do pudełka, jak i przynęte. Taki też tą wkrętkę, a cała reszta, o, patrzcie, jak ktoś połączył w ogóle fluokarbon, dziwnie, ty, jeszcze takim łączeniem, co się nigdy w życiu nie spotkałem, ha. Cała reszta do wyrzucenia, ale to zostaje przynęta i kotwica. Ha, super. Dobra, moi mili, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej linie, gdzie zaczepiłem tego krokodylka. Co to mogło być? Ja myślę, że to był magnes jakoś zaczepiony gdzieś o coś, ale nie mam pojęcia. Jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Jeden szczupaczek wczoraj, dzisiaj jeden wyszedł przy samych prawie nogach. Nie wiem, czy to się nagrało, czy nie. Nie wiem w ogóle, jak ten film wyszedł, czy się wam podobał. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie łapkę, bo totalnie nie mam pojęcia, jak to będzie zmontowane. Wczoraj zachowywałem się cichu, bo byłem trochę zdołowany i tak dalej. A dzisiaj, no, przyjechałem tak specjalnie po tą przynętę. Ale udało się ją wyciągnąć. Udało się też wyciągnąć z szatiza chyba. Właśnie, jak to powiedziałem, ta karma wraca, ta szczęśliwa, dobra karma. Że jedną straciłem, to jedną zyskałem. Subskrybujcie kanał i widzimy się niebawem. Elo!